My znajdujemy się dokładnie tutaj, to jest Midgard, świat ziemski. Na jego przeciwległych biegunach znajdują się ogień i lód, czyli Muspelheim i Niflheim. To wszystko dość skomplikowane. Jeśli spojrzymy na kabałę, to możemy mówić o tym, że jest statyczna. W przypadku Yggdrasil możemy zauważyć pewną dynamikę, wszystko się ciągle zmienia. To jest Asgard, gdzie zamieszkują Azowie. Są dwa rodzaje bogów, Azowie i Vanowie. Tutaj mieszkają Azowie, czyli na przykład Odyn, Thor, Tyr, Baldur, a tutaj Vanowie. Zamieszkują Vanaheim. Heim to stare słowo oznaczające dom, a zatem Vanaheim znaczy po prostu dom Vanów. To bogowie płodności i natury. Njord, Freyr, Freya. A to jest Jotunheim. Żyją tu trzy rasy olbrzymów, które wiecznie walczą z bogami, siłami chaosu. Koniec nastąpi, gdy olbrzym z Muspelheim zapali ogień Armagedonu. Stąd wszędzie tutaj musi istnieć równowaga, by do tego nie doszło. To jest Schwarzlandheim. Czarne elfy wyrabiają tutaj broń dla bogów, jak na przykład Mjölnir, młot Thora. A to Helheim, królestwo, gdzie wszyscy udają się po śmierci. Rządzi tu bogini Hel. Tylko ci najwięksi, najwaleczniejsi i najodważniejsi wojownicy zamiast do Helheim wędrują do Gotheim, do Asgard, do pałacu Valhalli, gdzie u boku Odyna jedzą i piją całą wieczność, aż po jej kres. Pomagają również bogom zwalczać siły chaosu. Wy powinniście trafić do Asgard. Nie sądzę, by byli w chwili obecnej na świecie wojownicy godni, by wstąpić tam, przynajmniej nie w dzisiejszych czasach. Tu jest jeszcze Jusalfheim, przeciwieństwo Schwarzenheim. Żyją tu elfy światła i wróżki. No, to by było na tyle, w wielkim skrócie. Normalnie lektura zajmuje jakieś 2 tygodnie.